World League of Players. Jest i światła światła teraz zgasły i zobaczymy. Vettel startuje z pierwszego miejsca, ale Januszek z lepszym startem, bo już tu Michael walczy z Kokosem i już jakaś żółta flaga. Jeszcze trochę. Kogo słucha z urban.com? Uuu, tam jakiś spin. I kogo jest bez skrzydła? Kto tam leży? No ostre teraz zamieszanie. Jeszcze co się tutaj wydarzyło? No naprawdę jakby problemy dzieje. Jakieś ostre. Epic wjeżdża do boku. Coś kierowcy. El Michael też. Kogos też zmuszony zjechać do boksu. Kogos zmiana skrzydła. I Pepik przyblokowany przez El Michaela. No i na razie patrzymy, co tutaj będzie wyprawiał Przygocki. Już się zabiera no, za Vettela. Czyli... I bez problemu Przygocki przekłada na drugą pozycję w tym momencie. No, jedyny jeszcze kierowca to Januszek, który już zdążył tutaj odjechać na 2,5 sekund. Dobrze, czy to było lepsze wyjść niż Vettel? Lepsze trochę, jak tam jakiś karambol, haubica. I co, mamy safety car, czy indywidualny? No, widzę tą żółtą, taką specyficzną kropeczkę. Także chyba mamy safety cara. No nie. O, tu 70. Przygocki zaspał trochę, ale i tak różnica między GTR-em a Lordikiem. Sekunda, ponad sekunda na restart trochę dużo. Ale Filipos? No nie, Filipos pod ducha Kajica. To jest pytanie. Sandersi kara. No za to Lordik się świetnie przymierza tutaj teraz do Vettela. No atakuje od tej wewnętrznej strony. Bez problemu, ależ on naprawdę, no to jest klasa sama w sobie. Świetny manewr zespołu Campos i Lordik w tym momencie już na podium. Trzecia pozycja, fakt, że teraz będzie musiał naprawdę sporo się bronić. Vettel tutaj straszy troszeczkę, też próbuje z kolei od zewnętrznej w tym momencie. Ło, zblokowany kos, Brumble spin i uderza. Któryś białych aut. No ta super mieszanka zaczyna oddawać. Filipos na 7 pozycji, El Michael w tym momencie na 11. Jeszcze tutaj widzimy, kogoś, że Kogos zaczyna wyprzedzać. Kompolem. Kogos będzie miał wewnętrzną, czyli jest przed kierowcą Van Ars Racing. Rumble jeszcze, czy będzie dive'ował? Jest dive i... ledwo się zmieścił. No, i świetnie Michael wykorzystuje Michael teraz swoją przewagę opon. Troszkę tutaj zamknięty Brombol jeszcze się wychyla, ale na razie El Michael no, widać, że czuje się pewnie na tych oponach. No i w tym momencie 10. pozycja właśnie dla niego, aczkolwiek Brombol wcale nie zamierza tak łatwo odpuszczać. Filipos, no i widzimy, naprawdę no jest gigantyczna przewaga tak naprawdę na tych oponach. Próbuje side by side tutaj, no i oczywiście, no ależ dziwna sytuacja, jakby troszeczkę tak, Vettela ciachnęło na tym zakręcie. No i pytanie, czy Januszek będzie w stanie to zwycięstwo dzisiaj dowieść do końca? No na pewno Karlin bardzo by tego chciał. Brakowało tego sukcesu w Grand Prix Singapuru.
No ale naprawdę, tutaj do ostatniego metra nic nie jest przesądzone. Przygocki, Lordzik i Januszek. To jest walka ostatniego okrążenia. Sandersik również próbuje teraz wyprzedzać Vettela. No ale oczywiście mamy najważniejszą walkę. Jeszcze kontakt tutaj. Nie wierzę w to, co widzę. Nie wierzę w to, co widzę. I wystartowali do wyścigu głównego Grand Prix Australii. Zobaczmy, na razie bez zmian. Pytanie, co tutaj się będzie działo z tyłu? Już tam, troszeczkę bokiem. Lepszym startem niż Lordzik. Lordzik tuż, tuż. Obok, side by side. Drumbolem. Już Filipa za kierowcami. Vettel już. Już z karą pierwszą. No, szybciutko złapane, coś tu czuję, że jednak będzie jakieś tam odwołanie od tego, bo widzieliśmy, że tam kierowcy musieli skontrować i pojechać oczywiście tą zakazaną częścią. Sik za kokosem. Będzie tutaj próba tak od... Jezus Maria! No, Karli nie stało. Ma szczęścia, masakra, Sandersik i Januszek. Kogos uderza w Sandersika i koniec marzeń dla Karlina. No a z przodu trwa walka, Brombol i Lordzik. Zobaczmy, Lordzik próbuje tutaj wyprzedzać teraz od zewnętrznej, ale stwierdził w ostatniej chwili, że odpuści. Piękny manewr. Objechany Brombol w tym momencie, no klasa naprawdę pierwsza, jeżeli chodzi o zespół Campos. W wykonaniu Januszka. Jest już tuż, już jest przed Patryksem, ale Patryk z urwaną lotką. Widzieliśmy w sprincie, że naprawdę Januszek ma dzisiaj na jedno z najlepszych temp, jeżeli chodzi właśnie o to Grand Prix. Miał szansę wygrać. No i zobaczmy. Chałubica i Januszek. Side by side. Uuu, i kontakt. Za duża odległość, by próbować. Ależ pięknie, Januszek tutaj na milimetry, no ale Chałubica już tutaj naprawdę nie miał zbyt wielu wyjść. Zobaczymy, czy będzie w stanie tutaj jeszcze powalczyć, ale ewidentnie przewaga opon, no świetnie, naprawdę znalazł to miejsce. Widać, że Chałubica już tam w końcówce próbował zamknąć troszeczkę Karlina, ale Januszek poradził sobie i bez problemu. W tym momencie już ósma pozycja. Pepik na super softach, więc może być takim czynnikiem przeszkadzającym dla tych dwóch kierowców, jeżeli będzie walczył tutaj o te pozycje. No i nie zapominajmy, kogo Lordzik i Brombol mają przed sobą. Sandersik, Przygocki, Barti, Filipos, no nie będzie łatwo, żeby dostać się do Elmajkala czy Januszka. Jakaś żółta flaga, co tam się dzieje? Filipos? Co tu się stało? O, wywaliło z sesji na restarcie, słabo. Barty DNF. Co tu się stało, Barty? Nie zmienił się bota i... Co tu się dzieje? Dalej jadą kierowcy na tych samych miejscach, tylko przez moment widzieliśmy przeskok. No i pytanie, widać, że tutaj... za Januszkiem już jest bardzo blisko Przygocki. Bok z Januszkiem. Czy dojdzie do jakiegoś kontaktu? Przygocki ma wewnętrzną. Jest przed kierowcą Karlin Racing. Przygocki. GTR troszeczkę w tym momencie mógł odetchnąć, ale to tylko przez moment. Bo Przygocki nie czeka. Wyprzedza i w tym momencie druga pozycja. Spin! I niestety we dwóch lądują w bandzie. No i oczywiście teraz z kolei wielkim szczęśliwcem właśnie okazuje się Karlin.
wiemy dobrze, że jeszcze ta kara, jeszcze teraz dodatkowe, no 8 sekund. Januszek Box. Patrick z DNF i no, safety car. Jakby Karlin miał tutaj jakieś od razu info, bo ewidentnie, no jakby wyczuł Januszek tutaj, także świetny boks w jego wykonaniu. Za wiele nie straci, bo sporo chyba kierowców za jego plecami też na te boksy się zdecyduje. No i co oczywiście dla niego najważniejsze, co praktycznie było niemożliwe, ale jednak wyjeżdża przed El Michaelem. Januszek, zobaczymy. Z dużymi szansami. Są nowe medy. Czyli... Oj. O, tu słaby restart. No Przygocki oczywiście próbuje uciekać. Lordzik goni, Brombol za nimi. No ale tutaj oczywiście największa jakiś... walka gdzieś tam z tyłu. Januszek, szósta pozycja, bliziutko za Fetelem. I zaczyna ostro Karlin. No on tutaj wie, oj, oj, że musi tu jak jakieś samochody latają. Jakieś skoki narciarskie nam się zrobiły. El Michael, jeszcze tutaj walka Vettel i El Michael. No i jeszcze tutaj do wszystkiego Sandersik. I Sandersik. Jedna pozycja do góry. Ale El Michael już tutaj chciał. Wydawało się, jakbyś próbował. Daj o, Brombol! Brombol, jakieś problemy. Co to też szeroko. Teraz Vettel zrobił tutaj, no jakby zaprosił GTR-a do wyprzedzenia. Na pewno no, GTR należy do takich kierowców, że tylko czekają na takie okazje. Widać, że tutaj musiał z tego skorzystać. Problemy na wyjściu. Nie, strat. Wykluczenie. Vettel, wykluczenie z sesji. Co tu się dzieje? Co się stało? Patryk tak samo, wykluczenie z sesji. Janoszek, Sandersik czy Filipos, jeżeli chodzi o to trzecie miejsce. Filipos, tylko team. Uwaga. Filipos próbuje po wewnętrznej. Przygocki jest bez lotki. Pewno bez jednej, ale nie, czy przypadkiem bez dwóch. No, Przygocki bez jednej lotki. Januszek. No i oczywiście Januszek świetnie od razu. Nie czekał tutaj. I Lordzik znowu zniszczył stawkę. Jak można to powiedzieć. Jeszcze GTR 5 sekund za nieuwzględnioną karę. Aha, okej. Okay. No, widać, że tutaj dziwne informacje się sypią jak z rękawa. No i można to już jasno powiedzieć, Lordzik zwycięża Grand Prix Australii, wyścig główny. No i drogi, naprawdę w szoku jesteśmy. Karlin dowozi drugą pozycję. Filip, pod Filiposa się rozbił. Autentycznie. World League of Players.